Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć krótko na pytanie, kim jest Chrystus? Kim jest Chrystus? Oczywiście odpowiadając na to pytanie, nie będę się starał odpowiedzieć bardzo dokładnie. Z pewnością jest to największe pytanie i to możemy przeczytać między innymi w Mateusza, 16 rozdział, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Piętnasty werset. Rzekł im, a wy za kogo mnie poczytujecie? I to jest największe pytanie, najważniejsze, na które powinniśmy wszyscy znać odpowiedź. Ewangelia Jana została napisana, abyście wiedzieli, wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. To przeczytać możemy w Jana Ewangelia, Jana 20 rozdział. Werset 31. Ale te są napisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, i żebyście wierząc życie mieli w imieniu Jego. Czyli widać wyraźnie, że tak jest. On stał się człowiekiem i żył na tej ziemi nieco ponad 30 lat. Został uznany za niewinnego przez ówczesny rzymski trybunał sądowy, ale pomimo to ukrzyżowano go. Po 3 dniach zmartwychwstał, zaś 6 tygodni później został wzięty do nieba. On z pewnością powróci, najpierw aby zabrać do siebie tych, którzy w niego uwierzyli, a następnie po to, aby sądzić świat i ustanowić w swojej mocy królestwo. Więc to jest podstawowa odpowiedź na pytanie, kim jest Chrystus.